Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jeden takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. I od razu na początek pytanie do widzów: przyznacie się bez bicia, czy jest z nami ktokolwiek, kto pierwszy raz usłyszy cokolwiek o słynnej osadzie obronnej z Biskupina. Moim skromnym zdaniem, to w polskiej archeologii z osadą z Biskupina jest jak z filmami Indiana Jones w światowej archeologii. Na pewno nie wszyscy widzieli na własne oczy. Wiele osób ma jak najbardziej słuszne uwagi krytyczne, ale jednocześnie nie sposób znaleźć pasjonatów archeologii, którzy by ich nie kojarzyli. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i nie obawiam się żadnych komentarzy od osób, które nie zgadzają się z moim błyskotliwym stwierdzeniem. Nie krępujcie się i dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. A przy okazji, pasjonatów archeologii. A nawet dokładniej pasjonatów osady z Biskupina. Dziś jest z nami dwóch takich, co ostatnie trzy tygodnie spędzili na przybliżaniu z kolei swoim widzom szeregu informacji na temat omawianej osady obronnej w ramach cyklu spotkań pod tytułem Trzy tygodnie z osadą z Biskupina. W dzisiejszym kontekście są z nami popularyzator, zajmujący się rekonstruowaniem dawnych technik metalurgicznych, garcarskich, kamieniarskich, pracownik Archeologicznego Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, współpracujący z wieloma ośrodkami badawczymi, Albin Sokół. Witamy. Witam Państwa, dobry wieczór wszystkim. Bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie razem spędzić wieczór. Także zapraszam do wspólnego, wspólnej myślę ponad godzinę i Porozmawiamy sobie o osadzie w biskupinie. Tak jest. Jest z nami również kolejny pracownik wspomnianego muzeum, odpowiadający za kontakty z mediami, popularyzator uwielbiający zajmować się przekładaniem zajmujących całe akapity nazbyt naukowych zdań potrójnie złożonych na język zrozumiały również dla niearcheologów. Łukasz Gackowski. Witamy, Łukaszu. Serdecznie witam. Może ja krócej, <śled> dla odmiany. Bardzo się cieszę, panowie, że jesteście z nami. Widzę, że przyprowadziliście swoich widzów, jak mi powiedziałeś, Łukaszu. Niech tutaj. No ma... właśnie, tak sobie tutaj kątem okazerkam, co, co się dzieje na czacie. I tam już parę nazwisk, które zdecydowanie pamiętamy z naszych sześciu spotkań, widziałem. Także serdecznie państwa witam i cieszę się, że wychodzimy razem poza kręgi tylko i wyłącznie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tak, tak. W końcu nasz ten moment, że nie muszą się zastanawiać, jakby się tu rozdwoić w te czwartkowe wieczory. Dokładnie tak. Zanim zaczniemy, jak zwykle przypominam, drodzy widzowie, że zapis naszego spotkania będzie dostępny już jutro na naszym kanale YouTube. Jeśli oglądacie nas w tym serwisie, to właśnie gdzieś w tym miejscu powinna się pojawić profesjonalna animacja sugerująca wam. Co powinniście zrobić ze swoim kursorem. Z kolei oczywiście osoby oglądające nas na żywo na Facebooku pozdrawiamy, ale widzą aktualnie tylko jak bez sensu wskazuje pustą część ekranu. Taka tam magia postprodukcji jednak czego się nie robi by w końcu przekroczyć upragnioną liczbę tysiąca subskrybentów. Dobrze panowie. Myślałem się że po tych trzech tygodniach o których wspomniałem bardzo dokładnie wiecie co chcecie powiedzieć. No Nie wiem Albin czy ty już masz dość tej osady czy jeszcze nie. Ja myślę, że siłą rzeczy będziemy musieli wspomnieć kilka powtórzeń, ale tutaj mamy tak dużo materiału i możemy mówić o sadzie w biskupinie tak wiele, że możemy ugryźć ten temat na liczne sposoby, więc nawet te osoby, które spędziły z nami ostatnie trzy tygodnie, myślę, że nie będą rozczarowane, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pewno, Mi tak w, wpadła do głowy taka myśl, dosłownie kwadrans temu, że biskupin jest idealnym tematem na archeologię żywą i na kontekst, bo nie ma drugiego tak żywego stanowiska archeologicznego w Polsce, które miałoby tak szeroki kontekst, jakby nie powiedzieć. <laughs> kontekst, tak, jest u góry jest napis, zdecydowanie. Nie będę ukrywał, że nazwa naszego cyklu była specjalnie przemyślana, bo wiedziałem, że będzie wiele razy padać w trakcie każdego spotkania. Dobra, to nie przedłużając prezentacja, przechodzimy. Do setna. Drodzy Państwo, nie ukrywamy, że prezentacja jest tak napakowana treścią, że już sam slajd tytułowy celowo wrzuciliśmy taki niesztampowy, bo ciekawi jesteśmy, czy Państwo wiedzą, co to jest. Tutaj faktycznie, o ile zakładam, że każdy o nie słyszał, o tyle mam wrażenie, że nie każdy musiał widzieć oryginalną dokumentację, która powstawała w trakcie badań i to, co Państwo widzicie na swoich monitorach w tej chwili, to właśnie jest fragment, otoczony oczywiście tytułem naszego dzisiejszego spotkania, dokumentacji archeologicznej, a pokazuje on relikty drewniane osady, którą odkryto w 1933 roku, a w 1934 roku profesor Kostrzewski rozpoczął ją badać. No, i tutaj widzicie Państwo dwa, dwa domy w takim rzucie z lotu ptaka, powiedzmy sobie. Natomiast jak te domy wyglądały tak naprawdę, to, to zobaczymy sobie już za chwilę. No właśnie, bo zakładamy cały czas, że jednak Państwo wiecie dokładnie, cóż to jest za osada, ale może jednak dosłownie kilka słów wyjaśnienia. Tak to wygląda dziś, a dokładnie rzecz biorąc wyglądało tak, to w ten sposób. Jeszcze niedawno, bo są dwa elementy, które dzisiaj niestety w muzeum w tym miejscu obserwować już, których obserwować już nie możemy. Jednym oczywiście są grupy szkolne, liczne, nad czym bardzo ubolewamy, a drugim jest ta wieża. Mamy już w tej chwili nową wieżę, po jakimś czasie te wszystkie konstrukcje trzeba wymieniać i remontować. I, I jest. Mogę powiedzieć Państwu już, że nowa wieża stoi. Natomiast tak ona wygląda, no tutaj radzę obserwować nasze kanały komunikacji, a przede wszystkim przyjechać do nas. No właśnie, powiedzieć? przyjechać. Chcesz tak? powiedzieć, że nie ma tego wieżowca? O nie, już mi się podobał. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo faktycznie 1 kwietnia opublikowaliśmy taki, zarzuciliśmy haczyk, można powiedzieć. Tak jak tutaj widzimy dwa piętra, pozwoliliśmy sobie zasugerować, że nowa, nowa wieża będzie miała tych pięter cztery. I mogę powiedzieć, że jest na świecie jedna firma o ogólnoświatowym zasięgu, która na ten żart się złapała. Także radzę wnikliwie poszukać na Facebooku i Instagramie. Leży takie można powiedzieć potknięcie, ale świadczy to tylko o tym. Jak bardzo ten wizerunek Wysokiej Wieży jest nam wszystkim bliski. I dobrze, że ludzie są gotowi na zmiany, bo tak jak wspomniałeś, będzie to wyglądało odrobinkę inaczej. Dokładnie. Nie chciałbym mówić za dużo, a jak będziemy, będziemy czekać. Będziemy wszyscy, czekać. Wszyscy wiemy, że lubię mówić, więc zaraz się wysypię, więc przejdźmy tylko do wyjaśnienia kwestii geograficznej. Gdzie my właściwie leżymy? Gdzie, gdzie jest stanowisko archeologiczne w Biskupinie? Praktycznie idealnie w połowie między Bytgoszczą a Gniezdem. Jest to styk Wielkopolski i Kujaw, również krajny od północy. Mówimy tutaj o Pałkach. To też ciekawy region sam w sobie. Pałki ograniczone notecią i wełną to jest jedyny region, czy też podregion Wielkopolski, który ma własną autonomiczną nazwę i poczucie jakiejś odrębności w stosunku do Wielkopolski, więc zdecydowanie region ciekawy, w sam, ciekawy w sam, sam w sobie. No i tak, to ludzie sobie jeszcze niedawno wyobrażali. To jest taki, taka rekonstrukcja o charakterze artystycznym, którą możecie Państwo podziwiać na naszej wystawie stałej. Tak sobie mniej więcej wyobrażano osadę w początku lat 90. Natomiast ja uwielbiam słuchać, co Albin mówi o tym obrazku, bo tu za każdym razem co innego może paść. No to prawda, ja mogę patrzeć na ten obrazek. Często do niego wracamy, często w tego typu prezentacjach sobie pomagamy zwizualizować ten obraz. Przeszłości dotyczącej osady obronnej w Biskupinie. I oczywiście, tak jak Radek na samym początku wspomniał, pewnie znajdą się osoby, które mają swój pogląd na to, jak wyglądało życie w Biskupinie, jak osada wyglądała na tle. Wiedzy o prehistorii i też mogą się pojawić krytyczne uwagi, a to tylko dlatego, że historia badań pisków nie jest taka długa i ona się zmienia, ewoluuje, więc to nawet dobrze, że co 10 czy 20 lat mamy troszeczkę inne wyobrażenie tego. No i doskonałym przykładem jest ten obraz, który ma kilkanaście, chyba więcej. Nawet lat. I tutaj widzimy dosyć romantyczny obraz. Wszyscy są szczęśliwi. Tutaj chyba najbardziej plastyczne są te dzieci, przypominające Herubinki z renesansowych obrazów. Ale przede wszystkim mnie rzuca się w oczy, jako pasjonatowi metalurgii, olbrzymie bogactwo tego, co tutaj się znajduje. Właściwie mamy tutaj. Najlepsze zabytki, takie okładkowe, można powiedzieć, z, z jednego muzeum. Z, z niejednego muzeum z badań z Polski. Tutaj opracowując ten zbiór, który widzimy na obrazie, myślę, że niejedna kariera archeologiczna mogłaby się o to oprzeć. Więc. Tutaj na pewno autor, który konsultował się zapewne z archeologami, na pewno postrzegał osadę w biskupinie jako bardzo, bardzo bogatą i tutaj bym sugerował pewną ostrożność, pewną dozę ostrożności względem tego, ale niektóre elementy myślę, że tutaj są specjalnie pokazane, żeby podkreślić to, jak wiele badania w biskupinie dały, jeśli chodzi o takie różne aspekty z życia codziennego, które... Były niemożliwe do poznania na podstawie innych stanowisk z tego okresu. Jeszcze pewnie o tym będziemy troszeczkę mówić, jak wyglądała charakterystyka badań, no ale tak jak Radek wspomniał, Biskupin jest jednym z najważniejszych stanowisk. Nie mówię dlatego, że jako pracownik Muzeum Archeologicznego w Biskupinie tutaj będę silił się na reklamę, ale po prostu bezsprzecznie jest to bardzo ważne stanowisko. Dostarczyło mnóstwo informacji o życiu codziennym, o przedmiotach, które są nieznane z innych stanowisk, tak? bo do pewnego czasu epoka brązu była, obraz epoki brązu był interpretowany na podstawie głównie cmentarzy, głównie tego, co znajdujemy w grobach, a dzisiaj wiemy, że niekoniecznie jest to idealny obraz tego, jak wyglądało życie codzienne. No ja myślę, że Albin tutaj jeszcze nie raz użyjesz słowa romantyczne. Właśnie tak teraz pomyślałem o tym, że zapomniałem powiedzieć, że, że trochę zbyt sielankowy obraz tej społeczności, ale to jeszcze do tego wrócimy z pewnością. Tutaj teraz widzimy trosz, troszeczkę, ale tylko odrobinę sielankowy obraz, Lat. jest to fragment jednej z naszych takich produkcji filmowych, których używamy do różnych celów, a po raz pierwszy zobaczyli to Państwo w naszym klipie promocyjnym dotyczącym jednego z festynów archeologicznych, mianowicie mówię tutaj o bogach wojny z 2017 roku, ale zobaczcie Państwo jak silny ten romantyzm w postrzeganiu biskupina nawet w nas samych cały czas jest, mimo że możemy mówić, że należy tutaj, tak jak Albin wspomniał, wykazywać się pewną ostrożnością, że przecież archeologia cały czas do końca właściwie nie wie, czym to osiedle było, czy było to faktycznie wielkie osiedle mieszkaniowe, czy też jakieś emporium handlowe, czy jak niektóre teorie mówią, obóz wojskowy, czy też miejsce, gdzie ci ludzie się chowali w czasach niepokoju. Nie wiemy, a mimo to cały czas chcemy myśleć o tym jako o takiej oazie radości i spokoju. Wspominałem trochę o tym, że jest to stanowisko również charakteryzujące się długą historią badań i faktycznie w Polsce. Chyba tak wielu stanowisk nie ma, które byłyby tak długo, tak intensywnie eksplorowane jak, jak stanowisko z biskupina. Tutaj widzimy cytat z pamiętników profesora Kostrzewskiego, który właśnie w ten sposób wspomina pod koniec swojego życia o momencie, kiedy dowiedział się o tym, że Walenty Szwajcer, nauczyciel z lokalnej szkoły, coś tam właśnie na tym półwyspie jeziora Biskupińskiego odkrył on sam, właściwie myślał, że chyba natrafił na Dachy. Jak się potem okazało, natrafił na falochron więc część zupełnie przyziemną, można powiedzieć. Natomiast fakt faktem jest, że że zarówno już w tych latach 30. jak i jeszcze ostatnio, dużo osób się spierało co do tego, kto tym odkrywcą był, mimo że ten Walenty oczywiście cały czas na pierwszy plan wychodził. Natomiast oczywiście jeszcze była kwestia właściciela pola, niejakiego Jerchy, który też sobie rościł prawa do tego. Natomiast ja tak lubię podkreślać to sformułowanie, że w przypadku archeologii nieważne jest, kto odkryje, ale ważne jest, kto z tym odkryciem coś sensownego zrobi. I tutaj y, trzeba wolę temu przyznać, że on no to w tym 1933 roku jakiś pomysł miał. Yy, a jeżeli chodzi o to taka jest ciek ciekawostka, że profesor był w tym miejscu kilka lat wcześniej, w latach 20. -tych, i, i, i na nic takiego wielkiego nie trafił. A to dlatego, że stanowisko było całkowicie praktycznie pod wodą. I z tą wodą archeolodzy zmagali się właściwie przez cały czas badań. Tutaj widzicie Państwo taką szeroką panoramę z bodajże 36 roku, czyli już z czasu rozkwitu badań. Widać przede wszystkim ogrom substancji zabytkowej, na jaką archeolodzy natrafili. Tutaj w lewej części kadru widzicie właśnie wspomniany przeze mnie falochron, później mamy takie charakterystyczne kratownicowe konstrukcje interpretowane jako wał. Co bardziej wnikliwi i spostrzegawczy zwrócę uwagę, że ten wał składa się jakby trochę z dwóch jakości, można powiedzieć. Wydaje się, że ten wał był właściwie od zera przebudowany, czyli można mówić o dwóch konstrukcjach. Potem mamy wyłożoną, wymoszczoną drogę okrężną, tak zwaną, no i później właśnie widzicie Państwo takie kubki kamieni otoczone drewnem. To są właśnie poszczególne chałupy, które tworzyły razem długie rzędy domów, a które pokazaliśmy na tym slajdzie tytułowym w formie wyidealizowanej dokumentacji archeologicznej. A w tle zwróćcie państwo uwagę, że powstające już pierwsze rekonstrukcje, więc to nie jest tak, że to, co stoi teraz, to jest rekonstrukcja taka jedna, jedyna. Tylko tych wersji interpretacji rekonstrukcyjnych w muzeum archeologicznym było już kilka w Biskupinie. No tutaj. Jeszcze chciałem tak kilka zdjęć właśnie z, z tych czasów lat 30. Tutaj widzicie Państwo profesora w, w prawej części zdjęcia. Po jego lewej stronie stoi, stoi magister ówczesny, a później profesor Rajewski. Profesor zawsze wspominał o tym, że Rajewski był jego taką prawą ręką na miejscu w biskupinie, zarówno pod kątem organizacji badań, ale też co ważne pod kątem pozyskiwania funduszy. I tutaj myślę, że. Mimo, że od tamtych badań minęło no już za chwilę będzie 100 lat, to jednak myślę, że moglibyśmy się od tych dwóch panów sporo nauczyć w kontekście tego, w jaki sposób po pierwsze szybko publikować, po drugie społecznie upowszechniać, po trzecie mieć to wszystko za co zrobić. To, to jak się okazuje nie zawsze jest taka prosta sprawa, jednak żyjemy otoczeni przez społeczeństwo i przez społeczeństwo również Jesteśmy opłacani, więc pewnego rodzaju taką umiejętność, biegłość w tym, żeby te fundusze zdobyć, myślę, że należałoby mieć. A tych dwóch panów zdecydowanie musiało mieć, biorąc pod uwagę, z jak wielkim odkryciem się zmierzyli. No już taki szybki przejazd przez kilka zdjęć. Tutaj mamy zachowany wjazd, jedyny wjazd na osadę. Fragment pomostu z widoczną szyją bramną, takie wbite, wbite resztki pali po dwóch stronach drogi to jest właśnie to, co jest interpretowane dzisiaj jako szyja bramna, czyli ta konstrukcja uniemożliwiająca ewentualnym napastnikom rozlanie się, mówiąc w słowie po falochronach. Natomiast przede wszystkim zwróćcie Państwo uwagę, jak genialnie jest to zachowane. Ja z tym stanowiskiem mam do czynienia już przez jakiś czas, więc jakoś tak przeszedłem nad tym do porządku dnia codziennego, ale wiele osób wiem, które nas odwiedza, są zszokowane, że oglądając te zdjęcia, widzą oryginalny, oryginalne zabytki sprzed 2700 lat z przełomu epoki brązu i żelaza, a nie rekonstrukcje jakieś z początku lat 30. ułożone w ten sposób, żeby zwizualizować to, co. Ci ludzie wykopali. No jak Brama, to oczywiście wrota bramne odkryte przez polską jeszcze ekspedycję w 1939 roku. Tuż dosłownie, dosłownie można powiedzieć, że w przeddzień wybuchu II wojny światowej. No mówię, że przez polską ekspedycję, bo oczywiście. Dosłownie za chwilkę Niemcy się dość mocno zainteresowali biskupinem. Jak kogoś fascynują takie tematy różnych nietypowych badań prowadzonych przez Hitlera, przez jego organizację NNRB, próby udowodnienia, jak i w jaki sposób to Germanie, a co za tym idzie, Aryjczycy byli, byli rasą wyższą od innych, to, to biskupin jest idealnym jakby obiektem, na który można by też się pod tym kątem przyjrzeć. Zachęcam. Tu już wspomniałem wewnętrzna ulica okrężna. Zwróćcie Państwo uwagę, że w, prawym górnym, w prawej górnej części kadru widać no i właśnie, co to może być widać? Czy to jest lokomotywa? Nie ma tam torów za bardzo. To jest pompa parowa. Też dobry przykład na to, w jaki sposób pozyskiwano fundusze na badania, bo ta pompa pojawiła się relatywnie szybko. Tak jak mówiłem, woda była problemem, więc tą wodę trzeba było jakoś usuwać. Na początku robiono to wiadrami. Jeżeli oglądają nas ci studenci archeologii, którzy mieli przyjemność kopać stanowisko mokre, to myślę, że mają w swoich wspomnieniach dość dobrze zadokumentowany proces wyrzucania kolejnych dziesiątek, setek, a nawet i tysięcy wiader. Co myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że, że albin dość dobrze, albinowe mięśnie dość dobrze pamiętają, jak to się robi. Można powiedzieć, że przypominają o tym każdego poranka i na każda zmiana pogody. Przypomina tę rozgrzewkę z takiego osiedla podobnego do Biskupina w Mirakowie-Grodnie, gdzie na dzień dobry, żeby pozbyć resztki snu ze swoich oczu, wyciągało się 600 wiader wody, żeby można rozpocząć pracę, a tam była zaledwie ćwiartka arowa, więc można sobie wyobrazić, co się działo w Biskupinie. No i właśnie, i dwóch panów, profesor Kostrzewski i magister Rajewski, wpadli na pomysł, że pompa parowa będzie idealnym usprawnieniem pracy i taką pompę udało się z rządu dróg uzyskać jako wsparcie takie materialne, można powiedzieć, a nie finansowe. Co ciekawe, biskupin od zawsze był obiektem, na temat którego uwielbiano plotkować, i po pałukach szybko rozeszła się plotka o tym, że po stanowisku będzie turystów od teraz obwozić kolej parowa. Co w zestawieniu z dzisiaj funkcjonującą turystyczną kolejką, wąskotorową, daje do dzisiaj całkiem niezłe rezultaty? Mogę powiedzieć, że wiele osób do nas przyjeżdżających jest nieco zdziwionych, że tą kolejką nie podjadą zupełnie na półwysep. Falochron. Do, do, do przemyślenia. Ja od razu mówię, że przejażdżka kolejką jest jedna z, jedną z najfajniejszych rzeczy, jaką możecie państwo swoim dzieciom zafundować. Natomiast warto mieć na względzie, że potem jednak tych kilka kroków trzeba będzie. Zrobić do muzeum. Peron jest tuż przy kasie, akurat. Falochron, i znowu zwróćcie Państwo uwagę to drewno, ono, ono aż mówi do nas, że, że chciałoby zostać przebadane. Zwróćcie też Państwo uwagę na to, ile ludzi na tych wykopach się w tych kadrach znajduje. A w szczytowych momentach tej siły ludzkiej było około 100 osób w latach 30., i mówię tylko o pracownikach tych fizycznych. Do tego oczywiście dochodził bogaty zespół archeologów, ale również i naukowców z dziedzin wspomagających. No tutaj trzeba oddać profesorowi Kostrzewskiemu, że wykazał się no niezwykłą, jak na tamte czasy, inwencją i zaprosił do badań archeologicznych. Palinologów, zoologów, botaników, etnografów, a również i z czasem udało się, w cudzysłowie mówiąc, zwabić na teren osiedla nurków z marynarki wojennej. I również jest to przykład jednych z pierwszych badań takich kompleksowych, dużych, szerokopłaszczyznowych, podwodnych w naszym kraju. Wał, o którym też mówiłem, właśnie ta charakterystyczna taka skrzyniowa konstrukcja. No właśnie, czy to wał, czy nie wał, tutaj ja lubię zawsze takie ziarno niepewności zasiewać, bo miejmy w, na względzie to, że nie wiem na ile Państwo są z archeologią na bieżąco, ale zakładam, że coś jednak tam, tam wiecie, skoro już od tylu tygodni kontekst oglądacie i myślę, że nieraz już to zostało wspomniane, że archeologia no, nie bada takiej stopklatki z przeszłości, tylko obiekt raz, że zniszczony, a dwa, że zachowany w jakimś określonym stanie i w określonej części. I w przypadku obiektów architektonicznych, najczęściej drewnianych oczywiście, pradziejowych, najczęściej jest tak, że zachowuje się przy ziemię tych budynków, więc bardzo dobrze znamy rozplanowanie, wymiary. Natomiast jak to wszystko wyglądało w no to jest to zawsze mniejsza lub większa, mniej lub bardziej podparta faktami, ale mimo wszystko jednak interpretacja. No tak, i właśnie skoro, jesteśmy przy drewnie, to od razu Aha. ci wejdę w słowo, bo pytania są, yy, jakie to drewno było. Czy to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to pytanie się bardzo często pojawia, zarówno wśród naszych gości, jak i na naszych transmisjach ostatnich. A jest o tyle fajne, że można na nie kompleksowo odpowiedzieć, bo ci ludzie absolutnie jakby nie brali pierwszego, lepszego drewna, które było pod ręką. Po pierwsze, wybierali twarde gatunki drzew. Zdecydowanie preferowali dąb, jesion... Czasami była używana również sosna, ale nie w tych elementach konstrukcyjnych, a w każdym razie nie w tych najbardziej poddanych największym naprężeniom. W miejscach takich, których drewno było, można powiedzieć, ze względów, w cudzysłowie oczywiście estetycznych, użyte jako niekonstrukcyjne, posługiwali się tymi gatunkami łatwiejszymi do obróbki, do ścięcia, jak na przykład brzozą. Natomiast dom i jesion to jest absolutna podstawa, przede wszystkim dom, absolutna podstawa, co zresztą powtarza się nie tylko w przypadku biskupina, ale w większości osiedli obronnych typu biskupińskiego, rozsianych po dużych połaciach współczesnej dzisiejszej naszej Polski. Co poka... Aha, jeszcze jedna sprawa, bo dobór gatunkowy to jest jedna sprawa, druga to jeszcze kwestia doboru określonego drzewa, bo pamię... zwróćcie Państwo uwagę na przykład na tą konstrukcję skrzyniową. Że ona jest wykonana według jakiegoś konkretnego planu opartego o linie proste. A w naturze, jak wszyscy wiemy, z liniami prostymi bywa dosyć różnie, więc ta selekcja drzew również była dosyć skomplikowanym procesem. My dzisiaj, myśląc sobie o dębie, często widzimy takie dęby, powiedzmy, pomnikowe, czasem nawet parkowe, specjalnie wyciągnięte wzwyż przez leśników. W ogóle o drzewach mamy takie pojęcie, że drzewa to są zapałki z koronami na swoim szczycie, ale jeżeli ktoś żyje w otoczeniu natury i coś o tym lesie wie, no to zapewniam Państwa, że znalezienie takiej ilości prostych, dębowych konarów no nie jest sprawą prostą, bo drzewa te uwielbiają wprost się wić i kręcić swoimi gałęźmi. To doskonale widać po problemach, jakie przysparza współcześnie nabycie odpowiedniego drewna do rekonstrukcji. I nawet tutaj widzimy często to. Po naszych rekonstrukcjach, że często te, że to drewno, które jest u nas użyte, jest grube, bo jest takie łatwiej dostępne, a te pradziejowe odpowiedniki, zwłaszcza z pierwszej fazy osiedla, są zazwyczaj cienkie i to podkreśla to, co Łukasz mówił, że ten dobór był wyjątkowo przemyślany, a dodatkowo jeszcze podkreśla to fakt, że przy. Kolejnych odbudowach widać było, że dostęp do surowca już nie był taki doskonały, że ta degradacja środowiska postępowała i już zastępowano mniej optymalnymi gatunkami drewna. Te, te wcześniejsze doskonałe, więc pojawiają się właśnie te, te drugiej jakości, często iglaste drzewa. No to jest w ogóle ciek Ciekawa sprawa, Albin, bo ty tutaj zahaczyłeś o temat wielofazowości tego, tego stanowiska, bo my, właściwie my również jako muzeum najczęściej mówimy o tej pierwszej takiej, w cudzysłowie mówiąc, klasycznej fazie, którą wszyscy gdzieś tam mamy w wyobraźni, myśląc sobie o stanowisku z biskupina. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tych faz prawdopodobnie było więcej Tutaj też zdania są na ten temat podzielone, ale widać chyba mimo wszystko, że było ich kilka. No, wskazuje nawet dość dobrze jednak, co by nie mówić, znający te konstrukcje archeolog z naszego Muzeum Jarosław Kopiasz na istnienie prawdopodobnie trzech takich dość dobrze zadokumentowanych faz. Gdzie podejście do tych budynków było trochę różne. No, i tu właśnie jest właściwie wycinek ten, który widzieli Państwo na samym początku, w formie dokumentacji rysunkowej. To nie jest dokładnie to miejsce, ale mniej więcej ten sam plan, gdzie widzicie Państwo, w jaki charakterystyczny sposób te domy się układały. Czyli mamy dwie ulice poprzeczne po prawej stronie, łączące się z ulicą okrężną, i te długie domy, które widzicie Państwo przyjeżdżając do nas, bądź, bądź na zdjęciach. To tak naprawdę były rzędy domów, można to przyrównać do dzisiejszych takich osiedli, gdzie stoją tak zwane bliźniaki czyli domy połączone ścianami szczytowymi. Ja tak sobie czasami myśląc o tym osiedlu i zastanawiając się, co mieli w głowach ludzie, którzy tam żyli zastanawiam się, czy oni tak na, na pewno się wszyscy do końca lubili, bo kiedy budujemy takie dwa domy blisko siebie, no to logika wskazywałaby na to, żeby ta ściana, która łączy, była wspólna, a jak się okazuje, czasami robili dosłownie na szerokość pięści dwie osobne ściany. Tak jakby jednak tą niezależność jednego domu względem drugiego chcieli podkreślić. Czasami to było bliżej, czasami dalej. W jednym przypadku nawet był taki przesmyk kilkudziesięciocentymetrowy, który sugeruje chyba istnienie jakiegoś przejścia pomiędzy tymi domami. A tutaj mogę tak troszkę zareklamować, w zeszłym roku powstała zupełnie, zupełnie nowa wystawa stała, która właśnie o tych konstrukcjach, o których ja już w tej chwili kończę mówić Państwu powie bardzo, bardzo dużo, a która jest o tyle istotna z naszego punktu widzenia, że jest dostępna również dla osób niewidomych. To co widzicie Państwo tutaj to jest makieta odlana z brązu, stworzona z myślą właśnie o dotykowym poznawaniu osady. Tutaj też ja w ogóle nie wiem, Albin, czy ja dzisiaj tak mogę zdradzać Twoje różne sekrety, ale jeszcze jeden pozwolę sobie zdradzić: że moment powstawania tak wielkiego obiektu odlewanego z brązu był dla Ciebie źródłem wielu, że tak powiem, emocji. Tak, ja bardzo ścisłą współpracę z odlewnią nawiązałem. Tutaj pod pozorem tworzenia części nowej wystawy starałem się... O, o. <śla> zabrakło mi prądu. Proszę się nie martwić, jeśli zniknę, bo mam problemy z dostępem prądu dzisiaj przez cały dzień. Ale wracając to właśnie w odlewni współczesnej starałem się podpatrzeć różne techniki odlewnicze, które co jakiś czas staram się przełożyć na te walory pradziejowe i o tym na pewno też dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać, więc nie chcę za dużo zdradzać. Jasne, pytań cały czas jest dużo. No może tak w trakcie, Widzę, kiedy że... będziemy obserwowali, jak ta obsada powstawała, jasne, z jasne. chęcią odpowiemy. Tutaj nawiązała się dyskusja zasadniczo o tym, jak trudno pozyskać właśnie takie drewno, Tutaj też o Pan Karol Dzięgielewski wspomógł nas wspomnieniem, że drzewa do budowy pierwszej fazy ścięto zimą na przełomie 738-737 roku przed naszą erą, z tego co tutaj widzę. Tak, zgadza się pana Karola pozdrawiałem, bo wiemy, że jest wyjątkowo zainteresowany tematyką biskupińską i jego naukowy wkład również dzięki niemu możemy wykorzystywać, więc tu w tym momencie pozdrawiamy serdecznie. Faktycznie dzięki temu doskonałemu doskonałej jakości zachowanego drewna, o których. O których wspomniał Łukasz i podkreślał kilkukrotnie, no udało się dosyć dokładnie wydatować tą, tą osadę. I okazuje się, że dzięki badaniom dendrochronologicznym, które potrafią być precyzyjne co do półroczku, co do półrocza, w którym pozyskano drewno, właśnie wiemy, że najwięcej najwięcej elementów konstrukcyjnych z pierwszej fazy pochodziłaby z zimy 737. 737 przed naszą erą. Dobrze mówię, 7 czy 4? Mi się przez sekundę siódmego. wydawało, że 8 jest późno. E, już tutaj zaraz zobaczę na komentarze, bo odpisywałem na jeden. W każdym razie bardzo dokładnie się da tak, i faktycznie to, to też ze współczesnej wiedzy takiej budowlanej wiemy, że najlepszym okresem na pozyskanie drewna konstrukcyjnego jest właśnie zima, więc to wszystko się składa w spójną całość. No i w tym miejscu też możemy odesłać do którego z waszych odcinków, w którym poruszacie temat budownictwa dłużej? Odcinek pod tytułem Budowlany fach który był, no, o ile dobrze, pamiętam, odcinkiem piątym, tak. Faktycznie już przebrnęliśmy tutaj w dość szybkim susie przez kilka naszych odcinków. Tutaj, jeżeli chodzi komuś bardziej, chciałby się zapoznać z badaniami archiwalnymi, to polecam odcinek Profesor i właśnie odcinek budowlany Fach. A tutaj pozwoliłem sobie zadać w taki trochę, może narzucający się sposób, problem łużyc, w oczywiście używając odnośnie biskupina, bo po pierwsze oczywiście otoczenie w postaci kultury łużyckiej, a po drugie dużo niestety z naszych gości tutaj, mówię niestety, bo dla nas jest to jakiś tam problem, że to słowne zbliżenie kultury łużyckiej do krainy Łużyc i do, do etnicznej grupy serboużyczan powoduje tutaj kilka problemów. Natomiast myślę, że zaczniemy od tego archeologicznego można powiedzieć. Spojrzenia, czyli na kulturę użycką. Tak, czyli mieszkańców Biskupina najczęściej łączy się z tak zwaną kulturą użycką, i my, jako archeolodzy, bardzo często już nie zawsze w 100% refleksyjnie używamy często jakiego, takiej kategorii czysto archeologicznej, pewnego skrótu myślowego, no i często też to określenie jest nagminnie używane. Przy różnych tekstach, także trafiających do turystów, więc wiele osób interesujących się archeologią, nawet tak powiedzmy niedzielnie, czy po prostu spacerujących po naszym rezerwacie, czy innym związanym z tym okresem, no, spotkało się z określeniem kultury łużyckiej. Tak jak Łukasz mówił, często jest to błędnie mylone i sugeruje pewną ciągłość historyczną z terenami dolnych łużyc współczesnymi i serbo serwoużyczanami. Jednak tutaj już w tym momencie, nie chcąc troszeczkę tego dosyć skomplikowanego tematu rozbierać na czynniki pierwsze, no to wystarczy powiedzieć, że no nie, nie ma się to absolutnie nijak z prawdą. Nie wiemy do dzisiaj, z jakim ludem należy łączyć to, co określamy archeologicznie jako kulturę użycką. Jest to Dosyć sztuczny twór na potrzeby takiej komunikacji wewnątrz-archeologicznej, ponieważ tak jak Państwo widzą na mapie, kultura użycka obejmowała to, co nazywane jest kulturą użycką, czy obecnie użyckimi polami popielnicowymi, obejmowała całą niemalże Polskę i część terenów ościennych, wschodnie Niemcy, północne Czechy, Słowację. Zachodnią część Ukrainy. No i trudno sobie wyobrazić, żeby w tamtym czasie to był jakiś jednolity twór polityczny. Co dodatkowo podkreśla, to, to co będzie za chwileczkę, ale jeszcze zostańmy przy tym slajdzie, to wewnętrzne zróżnicowanie tej kultury Łużyckiej na liczne, bardzo liczne grupy regionalne ale żeby cokolwiek w tym miejscu powiedzieć o tym i żeby Państwo sobie mogli wyobrazić, jak to wyglądało i skąd ten twór pojawiło, wspominałem o polach popielnicowych. Właśnie w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą pewne zmiany kulturowe, światopoglądowe doprowadziły do Zmiany obrządku pogrzebowego i nie tylko, na znacznej części Europy. I to, co Państwo widzą na mapie, jako krąg pól, kultur pól popielnicowych, do którego też zalicza się kulturę użycką, i to jest dosyć stara mapa. I niektórzy badacze już łączą także kulturę GAWA z tym. Więc widzą Państwo znaczny teren Europy łączony z tym kręgiem pól. Kulturowym i wiemy, że to nie mogła być migracja ludności, czy uformowanie się jakiego czegoś, co moglibyśmy interpretować jak współczesne państwo. Więc raczej to jest taka zmiana kulturowa, również religijna, która pociągała za sobą zmianę, zmianę pewnych elementów kultury materialnej. I tak by właśnie należało patrzeć na tą kulturę łużycką. Czyli, wspólną cechą kręgu kultur pulpowielnicowych jest ten charakterystyczny obrządek. Tak? Czyli zmarłych w dominującej części palono na stosie i najczęściej składano do jamy grobowej w naczyniach ceramicznych, czyli po pielnicach, urnach, ale też do jam wkładano bez żadnych pojemników te spalone szczątki, tudzież w pojemnikach organicznych, które się do dzisiaj nie zachowały. I takie cmentarze często funkcjonowały przez kilkadziesiąt czy kilkaset lat, tworzyły duże obszary, stąd też właśnie ta nazwa pola popielnicowe, bo faktycznie one czasami składają się na nawet ponad tysiąc grobów, więc one musiały być jakoś zaznaczone na powierzchni, co nie, nie, nie zawsze jest widoczne do dnia dzisiejszego. Czy, Łukasz, mogę następny. Zasłuchałem ja na... się w to, co mówisz. No właśnie. Tu muszę od razu tutaj usprawiedliwić się, że naprawdę trudno jest mówić o tym, czym jest właściwie kultura łużycka, bo są tam. Wszystkie typy domów, wszystkie typy osad, wszystkie typy cmentarzy, wszystkie typy grobów, i ona jest jednocześnie wszystkim i niczym. Więc trudno jest naprawdę w jednym zdaniu powiedzieć, czym właściwie ta kultura użycka jest, więc warto mieć przynajmniej na uwadze to, że jest to skomplikowany problem i, i można poświęcić sporo czasu na jego zagłębianie się. Tutaj mamy wyposażenie jednego z grobów, czyli popielnicę, w której znajdują się Szczątki, plus bardzo często w tym okresie do grobu wkładano dodatkowe naczynia, których pierwotnie najprawdopodobniej były różnego rodzaju dary w postaci pokarmu, które w oczywisty sposób raczej się nie zachowują do, do nas współcześnie, ale czasami badania chemiczne ścianek naczyń czy zawartości gleby, która w tych naczyniach się zdeponowała, świadczą o tym, że faktycznie coś tam do nich wkładano, więc Yy, więc tego typu przystawki, tak zwane w postaci ceramicznych produktów, w tych, w tych, w tych grobach się Naszymy. znajdowały. Mogę następny. Tu też nie będę tego rozbierał na czynniki pierwsze, tylko chciałem podkreślić przez tą wielokolorową mapkę, jak skomplikowane jest zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Tutaj mamy tylko na jednej płaszczyźnie, bo to jest czwarty okres epoki brązu i widzą Państwo tutaj kilkanaście grup regionalnych. Więc ta kultura łużycka, pomimo tych licznych cech wspólnych dla całego obszaru, czy to kultury Łużyckiej, czy tych czy kręgu kul, kultur pól popielnicowych, mamy mnóstwo różnic lokalnych, które świadczą o tym, że te wzorce zostały zaadaptowane na społeczności, które żyły tutaj wcześniej i mimo zmiany. Takiej światopoglądowej, zmiany obrządku pogrzebowego, w znacznej części zachowały swoją taką autonomiczność. Więc to jeszcze się zmienia. Inaczej wygląda kultura użytka u schyłku epoki brązu, inaczej we wczesnej epoce żelaza no tylko to dodam to co zawsze lubię podkreślać bo, bo odnosi się odnośnie do mojego okresu edukacji no, nikt nigdy nie, nie lubił tych egzaminów z kultury łużyckiej bo to był istny, istny maraton nauki rozlicznych grup regionalnych i prawdopodobnie nawet jeśli ktoś to zdał na trójkę to niewiele z tego rozumiał także pozdrawiam wszystkich studentów archeologii <laughs> I, ja pozdrawiam doktor Justynę Baron która Zawsze będę pamiętał, co nam powiedziała gdzieś tam na początku właśnie zajęć na temat kultury użyckiej, że nawet jeśli ktoś poleci na księżyc, to tam najpewniej też znajdzie stanowisko kultury użyckiej. Akurat no to... akurat to też często się zdarza. Dziwię się, że to powiedziała akurat wspomniana przez ciebie pani. Profesor, bo, bo najczęściej w ten sposób narzekają osoby, które niekoniecznie są zainteresowane badaniami kultury łużyckiej. Czy kopią średniowieczne grodzisko, czy szukają neolitycznych naczyń, to ta kultura łużycka zawsze gdzieś tam się znajdzie. Więc to świadczy o, o, o powszechności tego, i, i produkcja ceramiki w tamtym okresie była naprawdę bardzo intensywna. Jak już idziemy takimi smaczkami, to mi się to od razu skojarzyło z jednym z powiedzeń doktora Andrzeja Bokińca, również zajmującego się w, w wcześniejszymi odcinkami Epoki Brązu. O tym, że przez tereny Ziemi tak naprawdę przetoczyły się tylko trzy takie wielkie dramaty: to komunizm, zabory i kultura uzycka. Kiedyś się poświęcimy całą, całą godzinę, trzydzieści, pewnie na jakieś osobiste spotkanie z kulturą użycką, tylko. I, I tym, czym ona była, ale o ludziach zasadniczo może. Yy, no, najpierw o osiedlach obronnych świetnie, bo pojawiają się właśnie pytania i tutaj sugestie, że mieli szczęście, bo żyli w spokojnych czasach. Muszę się posiłkować telefonem, bo moja przeglądarka totalnie wysiadła i po prostu cały czas kontroluje, czy jeszcze nas widać, czy, <grym> y, czy nie. Facebook się całkowicie u mnie zawiesił, ale na szczęście cały czas jakoś to cudem działa, więc. Tak jak mówiłem, pytania są właśnie o to, czy, czy naprawdę tak spokojnie wówczas było. No tutaj, właśnie troszeczkę odnosząc się do tego, co już mówiliśmy, no ten biskupin na tyle. Mocno odcisnął się w archeologii takiej akademickiej i, i odbiorze archeologii w szerszym kontekście w społeczeństwie, że postrzeganie tego czasu często jest zdominowane przez obraz Biskupina, który nie do końca jest typowy dla, dla całej kultury łużyckiej. Ogólnie osiedla obronne występują tylko w zachodniej części Polski, w zachodniej części kultury użyckiej, co już pokazuje, że Osiedla obronne jako takie nie są typowym, typowym dla całej kultury urzyjskiej, podkreślając to, to zróżnicowanie regionalne, ale nawet jeśli weźmiemy te obszary, które, na których występują osiedla obronne, no to należy zadać sobie pytanie, czy one są dominujące i czy wszystkie wyglądały tak jak biskupin. I tak, nie są, nie są dominujące, występują całkiem nieżliwie. Rzadko, zwłaszcza na wspomnianych na samym początku pałkach, czyli tej e, krainie historycznej e, pomiędzy Kujawami Wielkopolską, e, którą Państwo mogli sobie zobaczyć na mapie na samym początku. E, ale osiedla obronne występują też na Śląsku, na Wielkopolsce, na Kujawach. E, ale jest taki fenomen, który jest określany właśnie osiedlem obronnym typu biskupińskiego, czyli są to osiedla obronne podobne do tego o którym dzisiaj tutaj mówimy najwięcej jednak wykazujące pewne różnice ale jako cechę wspólną można wskazać lokalizację w naturalnie obronnym miejscu najczęściej są to półwyspy albo jeziora zlokalizowane na, na nizinach czasami są to widły rzek a dodatkowo występują różne fortyfikacje, czyli te konstrukcje obronne. Tutaj na kilku slajdach pokazane były współczesne zdjęcia, czasami wzbogacone o taką wizualną rekonstrukcję różnych, różnych stanowisk, więc chociażby w promieniu biskupina. W promieniu 50-60 km mamy kilka dobrze przebadanych osiedli. Czyli mamy kilka cech, które są wspólne, co wyróżnia biskupin. No, sytuacja jego odkrycia polityczna, o której troszeczkę powiedzieliśmy dzięki temu, ten biskupin był najbardziej znany. Stopień przebadania, co niekąd łączy się z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli te warunki były na tyle sprzyjające, profesor Kostrzewski-Rajewski dzięki swoim tym dodatkowym atutom organizacyjnym doprowadzi do tego, że znaczna część osiedla została przebadana i, i to jest chyba taka sytuacja niemająca analogii, bo obecnie jest do, do dnia dzisiejszego ponad 80% przewadany. Dzisiaj nawet się już tak nie robi z przyczyn czysto etycznych, bo wiemy, że w niedalekiej przyszłości będziemy z tego jednego ara znacznie więcej w stanie wyciągnąć informacji, więc zostawia się dla przyszłych pokoleń te stanowiska. Tutaj jakby powiedzmy ta cała sytuacja była inna, ale przede wszystkim jeśli chodzi o biskupin wyjątkową Wyjątkowym elementem jest ta bardzo regularna zabudowa z góry zaplanowana, czyli ułożenie w kilkunastu rzędach chat jedna obok drugiej i ściśle rozplanowanych, przemyślanych takich aterii komunikacyjnych, i to spowodowało, że bardzo często, dzisiaj już raczej rzadko się o tym wspomina, że ten osiedle obronne w Biskupinie jest taką adaptacją miejscową wzorców pochodzących z dalekiego południa. Właściwie już takich nawet w najbardziej odważnych hipotezach tutaj podkreślano podobieństwo do e, protomiejskich założeń. E, tutaj nie chciałbym jakby roz, e, rozwijać tego tematu, ale tutaj właśnie warto mieć na uwadze to, że ten bardzo, bardzo wynikliwie zaplanowany, Rozkład jest elementem wyróżniającym te osiedla. Ale trzeba pamiętać, że osiedla obronne, czy to typu biskupińskiego, czy, czy te wyżynne, zlokalizowane na krawędzi wysoczyzn, no nie, nie żyły w pustce. One były otoczone licznymi osadami otwartymi. Tak jak Łukasz powiedział, nie wszyscy archeolodzy są zgodni co do tego, że one pełniły funkcję. Um, stałych osad czy centrów jakichś osadniczych, więc ta sytuacja osadnicza jest dosyć skomplikowana, więc muszą Państwo sobie wyobrazić, że oprócz tych osad o, typowo obronnych funkcjonowały równocześnie liczne osady otwarte i e, e, ta dynamika przemian osadniczych była naprawdę duża w tym czasie, o którym mówimy, czyli z epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza. Jasne, a wokół biskupina, takie osady otwarte, cmentarzyska? Tak, zarówno zawsze problemem w tego typu osiedlach jest znalezienie cmentarza, no bo to są te pola popielnicowe, więc cmentarzysko jest ważne, żeby jakieś przypisać. No tutaj kandydatem dla biskupina jest oddalone o kilometr, nie więcej niż 2 kilometry cmentarzysko w pobliskiej Gąsawie. Tylko problem jest taki, że o ile w Biskupinie można bardzo dokładnie za pomocą dendrochronologii wydatować poszczególne fazy, to w przypadku cmentarza te, te daty nie są już tak dokładne. Jeśli się zazębiają, możemy uznać z dużym prawdopodobieństwem, że tak, to jest ten czas. I to samo tyczy się licznych osad otwartych i śladów osadniczych kultury użyckiej dookoła jeziora Biskupińskiego. Bo wiemy, że one były osady, ale czy wszystkie były równotrwałe, czy miejsc, ludzie przeskakiwali z miejsca na miejsce, czy dane na przykład obiekty gospodarcze kultury użyckiej to jest ślad po osadzie, czy tylko na przykład obozowisko, gdzie ludzie sobie zakładali obóz i wypasali na zewnątrz swoje stada z. Zwierząt czy też e, jakieś zajęcia typu rolniczego się jasne, tam odbywały. Jasne. Więc to jest dosyć skomplikowane, żeby to wszystko ze sobą skorelować. Widzowie dopominają się, żebyśmy w końcu powiedzieli, jak się tam żyło. Na wspólnej osadzie. <grym> Pozwoliłem sobie takie oczko tutaj puścić. Wracając jeszcze do osad otwartych, to całkiem duża osada otwarta leży do dnia dzisiejszego nieprzebadana pod Rzminem, właśnie niedaleko Biskupina. Ale tak, przejdźmy może do osady. Ja cały czas lubię tutaj, mówiąc w pewnym uproszczeniu, podpuszczać Albina tym romantycznym wizerunkiem. Natomiast, właśnie, czy to tak było, jak widzicie Państwo na tych zdjęciach, że ci ludzie, już mówię od razu, skąd to się u nas bierze? Często nasi goście właśnie tak mówią o mieszkańcach osady sprzed 2700 lat. No i tak żyli blisko przyrody, spokojnie, mieli zwierzęta, pola. Bez stresu, właściwie do pracy nie chodzili, telefonów nie było, no ale byli to ludzie z takimi samymi problemami jak my, a być może nawet i większymi, bo takimi, które nie wybaczały błędów. Być może do pracy nie chodzili, ale no warto tutaj mieć na względzie, że obijanie się od pracy w ciągu lata powodowało, że zimą nie było co jeść. I, i, i jakby tutaj kara za tego rodzaju. Wpadkę można powiedzieć w ciągu, w ciągu lata była bezwzględna, bo, bo kończyła się najczęściej śmiercią. Jeżeli jeżeli ci ludzie by sobie nie zapewnili odpowiednich zapasów na zimę, no to właśnie nie byłoby kolorowo. A co do tych zapasów, no właśnie. Tutaj widzicie państwo wnętrze. Zrekonstruowanego jednego z domów i takie scenki rodzające, przedstawiające to, to, co ci ludzie mogliby wówczas robić. I z archeologicznego punktu widzenia tutaj na pewno jedno się rzuca w oczy, że w tym biskupinie no, nie było właściwie miejsca, gdzie można by jakiegoś rodzaju jamy zasobowe wkopać w ziemię, bo cała powierzchnia była. Wymoszczona drewnem, więc na pewno wysokość tych domów musiała być jakoś wykorzystywana. I przed chwilą widzieli Państwo taki fragment, gdzie kolega tutaj na filmie odkładał naczynie na tak zwane podstrzesze. Czy tak to było, czy trochę inaczej, czy w jakichś workach, no tego oczywiście nie wiemy, ale chyba było to jedyne miejsce do przechowywania różnego rodzaju pokarmów. Natomiast należy pamiętać, że właśnie przede wszystkim ci ludzie pomimo to, że mówimy o epoce brązu o tych pierwszych rzemieślnikach y, oglądając wystawy najczęściej zwracamy uwagę na oczywiście ceramikę wytwory rogowe, różnego rodzaju grociki do strzał y, akcesoria myśliwskie, łowieckie militarystyczne również no to przede wszystkim ci ludzie byli Rolnikami. To też w Biskupinie dobrze zostało udokumentowane, bo mamy znalezisko dość dobrze zachowanego radła, które Państwo teraz na swoich ekranach widzą. To oczywiście jest już sama taka, można powiedzieć, pozostałość po tym narzędziu, sam rdzeń drewniany. Te zewnętrzne warstwy trochę uległy przez te tysiące lat destrukcji. Natomiast no jak to wyglądało? Wyglądało to mniej więcej w ten sposób. No mieliśmy. Dosyć, dosyć długi element drewniany z podczepionym tym elementem, który właśnie przed chwilą Państwo widzieli w oryginale. Oczywiście nie okute, no broń Boże, blachą żelazną, no również brązową. Wiemy o tym, że sprzężaj był już stosowany, więc dwa woły charakteryzujące się dość znaczną siłą pociągową, jak, jak wiemy na podstawie naszych tutaj obserwacji. A wspomagały ciężką mimo wszystko jednak pracę ludzi. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak to mozolna praca musiała być, kiedy tak raz przy razie taką wąską bruzdą całe pole do zasiewu a trzeba było przygotować. On... Ja jeszcze tutaj warto w tym miejscu podkreślić, że oprócz użycia radła, znaczna część tych upraw miała charakter ogrodowy, czyli to ta obróbka Ziemi odbywała się za pomocą moty, których wykonanych z mamy też mnóstwo, więc to jeszcze było cięższe niż za pomocą tylko tych wołów. I tak mi się skojarzyło, Łukasz mówił na początku, że to lenistwo przy pracy rolniczej zimą by się. Skończyło naprawdę źle, ale wiemy, że, że nie próżnowali, bo nie dość, że trochę przetrwali faktycznie. To jeszcze widzimy, jak te ich prace rolnicze były na tyle intensywne, że w mocny sposób odcisnęły swoje piętno na degradacji środowiska, która jest obserwowana w diagramach pyłkowych. Więc tutaj absolutnie nie możemy mówić o, o, o lenistwie, a wręcz odwrotnie. Na, naprawdę bardzo intensywnie przeobrażali e, znaczne połacie tego gruntu Ornego. Jasne. Pani Barbaro całkiem... właśnie napisała, że opowiadamy teraz bajkę Ezopa o koniku polnym i mrówce. Przez chwilę tak myślałem, no ale przecież wszystko jest prawdziwe. A racja, że morał, dobrze, dobrze. Tak, pani Barbaro, bo bajki mają w sobie ziarno prawdy, no zawsze. Mówiliśmy tak, oczywiście, to prawda. Mówiliśmy przed chwilą, ja wspominałem też ceramikę, że wszyscy lubimy ją podziwiać. No i również ona w tym biskupinie jest doskonałym elementem badań, ponieważ jest to bodajże najbogatszy zbiór ułamków ceramicznych z jednego stanowiska z Polski. Tutaj liczba wszystkich fragmentów jest ponad z liczbą sześciocyfrową. Więc dość, dość znaczna kolekcja. Natomiast też można tutaj pewnego rodzaju uproszczenia widzieć, które przez wiele lat narosły wokół tej ceramiki użytecznej, bo ona się charakteryzowała dwoma takimi zasadniczymi nurtami. Jedną, tak zwaną chropowaconą, która przez jakiś czas była widocz, widziana może jako taka mniej staranna, w cudzysłowie codzienna, i druga. Taka wymuskana, można powiedzieć, luksusowa, stołowa, czasem się używa takich określeń. No tutaj Albin nam genialnie ten temat przedstawił już parę razy w trakcie naszych wirtualnych spotkań, w tym i w zeszłym roku, że wykonanie takiego chropowacenia to, jak się okazuje, to, to nie jest tak, że ktoś nie potrafi. To wręcz w drugą stronę chyba musi coś tam jednak potrafić. To wręcz dodatkowa praca i no wszelkie takie próby. Natury eksperymentalnej i potwierdzają też to analizy, że to było jak najbardziej zabiegiem celowym, więc te naczynia, które posiadają ten chropowacony charakter, są uznawane za naczynia tak zwane kuchenne. I ta chropowocona powierzchnia razem z odpowiednimi domieszkami tworzącymi masę ceramiczną wpływają na dużą odporność, na skoki temperatury. Co właśnie pokazuje, że te naczynie zostały przemyślnie zaprojektowane do pracy w palenisku, czyli do przygotowywania potraw, no i nie tylko, bo jakby dużo. Mm, gospodarczych procesów wymaga podgrzewania więc mogły być do tego właśnie wykorzystywane te naczynia a o tym że ci ludzie potrafili wykonywać ładne i staranne naczynia tak jak wspomniał Łukasz też mamy dowody bo oczywiście ten ogromny zbiór zawiera liczne naczynia z bardzo pieczołowicie wykonanym ornamentem z doskonale zrobioną masą ceramiczną z drobną domieszką odsianą cienkościenne naczynia, które świadczą o dużych umiejętnościach ówczesnych garncarzy, no a o poczuciu estetyki no, świadczą te formy, które Państwo właśnie mogą oglądać na, na swoich ekranach. Dokładnie wykończona, wypolerowana powierzchnia, która za pomocą specjalnego typu wypału redukcyjnego osiągnęła czarny Czarny kolor. Więc widzimy, że umiejętności garncarskie były wówczas naprawdę na wysokim poziomie. No i garnki trzeba też pamiętać, że były tym takim podstawowym, można powiedzieć, elementem życia, bo nie tylko do gotowania, ale tak jak tutaj Państwo widzicie, te, te dziwne rzeczy, które się w tych garnkach gotują, to są kąpiele barwierskie do, do farbowania tkanin, używane trudno sobie wyobrazić, do czego tych genków można było nie użytkować, no ale w zestawieniu z tym, że chyba jeszcze ci ludzie w tym czasie nie znali naczyń klepkowych, które w okresach dużo późniejszych stały się takim powszechnym, technicznym narzędziem do przetrzymywania wody, bądź innych płynów, no wskazuje na to, że faktycznie tych naczyń musiało być multum używanych przy różnych okazjach, a ich kruchość i delikatność no powoduje właśnie to, co dzisiaj obserwujemy na stanowiskach archeologicznych, czyli ich przeogromną Ilość. I kolejnym takim procesem, można powiedzieć, produkcyjnym, który w biskupinie możemy obserwować dobrze, będąc w muzeum przede wszystkim, to, to jest tkactwo. Również oczywiście przędzalnictwo, wspomniana przeze mnie technologia farbowania tkanin. Wszystko to razem w pewnym zestawieniu tworzyło długi ciąg bardzo żmudnych umiejętności, które prowadziły do tego, że ci ludzie mieli się. W co ubrać? No dla mnie, kiedy zacząłem w ten temat wnikać i obserwować ludzi zajmujących się odtwarzaniem tych dawnych technik, wytwarzania ubrań, tak mówiąc ogólnie, imponująca była ilość czasu, którą należy poświęcić, aby ubranie nawet dla jednego człowieka wykonać, ponieważ w przypadku na przykład wełny no trzeba tą, tą wełnę pozyskać ostrzyć z owce. Co, jak się okazuje w praktyce, wcale nie jest takim prostym zadaniem. I dwa razy do roku możemy obserwować, że jest tutaj potrzebna duża wprawa, szybkość, gibkość i, i, i umiejętność przewidywania ruchów tychże owiec. Natomiast to jest sam początek procesu. Wszelkie z kolei włókna roślinne przy, wymagały bardzo długich przygotowań, aby właśnie uzyskać, wydobyć, można powiedzieć, włókna. Złody roślin, czy to z pokrzyw, czy z lnu, czy, czy innych włóknistych roślin. Potem dopiero robiono z tego żmudnie za pomocą ręcznego wrzeciona nić i z tych kilometrów nici, można powiedzieć, tkano materiały, na którym etapie dokładnie je farbowano, te zdania też są podzielone. Chyba się wydaje, że jednak tu przędze najczęściej farbowano, a nie tak, jak tutaj Państwo widzicie, gotowe materiały. Chociaż tutaj. Również tak to widać. Suma sumarum daje nam to taki obraz, że, że to ubranie coś tam o tym człowieku świadczyło, bo tak jak mówiliśmy, biorąc pod uwagę, że ci ludzie byli przede wszystkim rolnikami, więc znaczną część ich czasu poświęcały zajęcia rolnicze. No to wszystko inne można traktować w kategoriach gdzieś tam z naszego punktu widzenia dzisiaj luksusowych, więc albo ten ktoś mógł poświęcić trochę czasu na to, żeby sobie te rzeczy wykonać, albo je zamówić od kogoś, a tym samym musiał go wyżywić na ten czas, kiedy on sobie tego jedzenia nie zapewniał. Więc tak jak widać, w średniowieczu będziemy to bardzo mocno obserwować, gdzie sam kolor już mocno świadczy o tym, jaki status człowiek miał. Inaczej, narzędzia rogowe i kościane to również przebogata kolekcja, jeżeli chodzi o stanowisko z biskupina. Również jedna z największych serii znana archeologii tego okresu. Tutaj na zdjęciach widzą Państwo po prawej stronie taki warsztat skórniczy, można powiedzieć, czyli narzędzia z kości i z poroża. A wykorzystywany przy obróbce skór i robieniu ubrań, czy też innych rzeczy. Na po lewej stronie podstawowe narzędzie, znane ludzkości, jak się wydaje, od dawna, a co ciekawe, dużo, dużo dawniej niż znane są gwoździe, czyli młotek po prostu. To też jest taka zagwostka, którą ja zawsze lubię osobiście zadawać, zwłaszcza dzieciom przybywającym do naszego muzeum. Do czego mogły być młotki w sytuacji, kiedy nie znano jeszcze gwoździ? Powiem tak, kreatywność ludzka co roku mnie zaskakuje i wierzę w nasze młode pokolenie. Zdecydowanie. No i tutaj można powiedzieć kolejny skonników Albina, czyli urządzenia do robienia krzywdy, wykonane również z poroża. Najczęściej chyba sporoże, co nie, tak z kości Sporo, Sporoże i kości, ale faktycznie te, które są na obrazku, te najbardziej przypominające klasyczne groty strzał, czyli z trójkątnym liściem i zadzierami, są raczej wykonane sporoże I, i to fajnie pokazuje, bo my mamy ich skupina na blisko 200, co stanowi znaczną część znanych wszystkich z terenu całej Europy. Co pokazuje, że tego typu osady, jak biskupin, zazwyczaj, przynajmniej wcześniej były znane zupełnie w inny sposób, bo wydawało się, że nie wiem, na przykład jest mnóstwo przedmiotów brązowych, które najczęściej podlegały analizom, bo każdy chciał jakby te. Pro... Przedmioty brązowe badać, liczyć, mierzyć i publikować. I to, co sprawiło, że zachowały się doskonale konstrukcje osady w biskupinie, czyli te specyficzne warunki środowiska, uniemożliwiające czy wręcz czy właściwie ograniczające rozkład drewna, które posłużyło do wybudowania poszczególnych elementów także przyczyniło się do zachowania właśnie przedmiotów codziennego użytku z drewna, które są absolutnie rzadkie i rzadko kiedy są znane z innych stanowisk. I to samo dotyczy właśnie wytwórczości z kości i z poroża. I trochę to nam pozwala tak odświeżyć nasz pogląd, że jednak to co trafia do nas w czasie wykopalisk i to co udaje nam się zobaczyć na własne oczy no jest tylko marnym Procentem tego, co w rzeczywistości było w użytku przez dawne społeczności, i to pokazuje, jak ten nasz obraz jest wybrakowany. A jeśli chodzi o groty, mimo tego, że w tym czasie znane były już i żelazne groty, i brązowe, to widzimy tą olbrzymią kolekcję ponad 170 czy 80 sztuk. Grocików bardzo pieczałowicie wykonanych, co świadczy o, o dużych umiejętnościach manualnych osób, które je wykonywały, a wszystko wskazuje na to, że były wykonywane przez osoby, które ich potrzebowały. Nie było specjalistów w tym zakresie, więc każdy, kto ich używał, a wydaje się, że, że chyba wszyscy mężczyźni zdolni do walki i polowania byli w stanie posługiwać się siłkiem, też musieli takie przedmioty wykonywać. Wracając do przedmiotów ceramicznych, również mamy takie, można powiedzieć, zagwostki dla ludzi niezwiązanych z archeologią. Czym pewne przedmioty były, jak widoczne po lewej stronie, tutaj kółko, no i figurki ptaszków na prawym górnym zdjęciu. Tutaj poniżej jeszcze z kamienia zrobiona siekierka. Dwie właściwie jedna jest taką absolutną miniaturką wykonaną już nie z kamienia, z gliny, a właśnie z miniaturyzowaną siekierą w takim tulejkowatym typie. Ona, jak przyjdziecie Państwo do nas do muzeum, zobaczycie, jest naprawdę niewielka. To jest w wielkości gdzieś dwóch paznokci mniej więcej. Jaki one miały charakter? No łączy się gdzieś te wszystkie przedmioty z tą tak zwaną, ukochane przeze mnie stwierdzenie, sferą kultową. Jakkolwiek Ulubioną przez i... wszystkich. Ja przy, Przywiążę do tego pojęcia to sformułowanie, którego Albin użył w stosunku do kultury użyckiej, że to pojęcie mówi nam wszystko i nic. A, i, i może przy tych kółeczkach na chwilę się zatrzymajmy, bo w, patrząc na to w ten sposób, to wydaje się, że w biskupinie znaleziono właśnie fragmenty wózka Nomen-Omen kultowego. I takie wózki faktycznie w, przez dłuższy czas w tym kręgu kulturowym znane były. A co ciekawe, widoczne są w różnego rodzaju wierzeniach, również tych późniejszych, z których mamy zadokumentowane, spisane różnego rodzaju fragmenty mitów, opowieści, gdzie ten wóz, czy to solarny, czy, czy, czy jakiegoś bóstwa, które tym słońcem by operowało. Gdzieś tam się przewija, więc również i w taki sposób część z tych wózków jest interpretowanych. Tutaj nie wkleiłem być może błędnie tego najbardziej chyba znanego, jeżeli mówimy o wózkach solarnych, znaleziska z dyskiem metalowym, faktycznie brązowego, a chciałem przedstawić właśnie te, które są bliskie tym naszym kółeczkom, bo wykonane są używając gliny do, do swojej. Hmm, Konstrukcji. To jest chyba, Albin, jedna z niewielu rzeczy, których jeszcze nie zrekonstruowałeś, będąc u nas w muzeum. Wózek nie, ale myślę, że w perspektywie planowanych wystaw, które u nas się mają pojawić, być może taka konieczność będzie, bo fajnie po prostu mieć taki wózek na wystawie. Ten akurat pochodzi z Doma Sławia i on sobie przez ostatnie lata robił taki taką wycieczkę po Polsce, bo bardzo zresztą polecam państwu wystawa dotycząca ceramiki malowanej z nadodrzańskiej kultury łużyckiej. Nie wiem czy nadal, ale wędruje po Polsce i można ją spotkać w różnych muzeach i, i tam występuje nie tylko wózek, ale też inne przykłady ceramiki, która jeszcze znacznie swoim skomplikowaniem technologicznym przerasta to co było w biskupinie, bo Akurat ten wózek jest zrobiony z bardzo niemiłej do obróbki gliny kaolininowej, która występuje tylko na Śląsku, ale nie będę za dużo się rozgadał <laughs> <Już, już>, o <laughs> <old> ceramice. <laughs> to... Ale za to mogę powiedzieć o <laughs> metalurgii. <laughs> Panowie, 21.11, co jeszcze... Co jeszcze? Macie dla Szybko o metalurgii, no bo ona jest istotna z punktu Jasne. widzenia okresu, o którym mówimy. Koniec epoki brązu, więc metalurgia brązu jak najbardziej w całej kulturze Łużyckiej lepiej bądź gorzej jest praktykowana. Zarówno pojawiają się przedmioty importowane z daleka, jak i mamy. Dowody na miejscowe pracownie. No i w biskupinie, pomimo to jest taki paradoks że mamy mnóstwo przedmiotów tych rzadkich, organicznych, a z tymi brązami, które najchętniej się pokazuje na wystawie, no jest. Szczerze mówiąc, trochę słabo, nie mamy tego za dużo, nie mamy jakichś świetnych przykładów. Kilka szpil, które właśnie mogą Państwo zobaczyć przed swoimi oczami, ale mamy coś, co z punktu widzenia archeologa interesującego się metalurgią jest znacznie ważniejsze, czyli przedmioty mówiące o produkcji tego. Mianowicie to, co było na poprzednim slajdzie, zupełnie niepozorne i na pierwszy rzut oka nieciekawe, to są właśnie formy ceramiczne. Wykorzystywane do produkcji przedmiotów metalowych i takich ułamków form, które trzeba zniszczyć, żeby wyjąć przedmiot, który za pomocą, się, za pomocą nich się odlewa. Mamy kilka, mamy przynajmniej ponad 100 takich fragmentów form, co świadczy o tym, że ta metalurgia była całkiem powszechnie praktykowana na osadzie w biskupinie, raczej do produkcji dosyć prostych ozdób obręczowych i szpil, ale na szczęście my jako archeolodzy z Biskupina nie, nie mamy tylko przedmiotów dokładnie od nas z Półwyspu, ale mamy też różne okoliczne przedmioty, no i chyba naszym jednym z najciekawszych zbiorów i nowych obiektów, które, którymi dysponujemy. Jest niedawno odkryty skarb z Brudzynia, który doczekał się obszernej publikacji, która jest także dostępna online. I właśnie jednym z elementów skarbu jest taka przyjemna dla oka wielozwojowa bransoleta. Czy nagolennik? W każdym razie element ozdobny. Taki Na ten skarb składało się mnóstwo przedmiotów, więc, więc mimo tego, że z samej osady nie mamy zbyt dużo elementów brązowych, to, to na naszych wystawach akurat mamy możliwość prezentowania całkiem interesujących przedmiotów. A tutaj dla Państwa. Szybka wizualizacja, jak mogło wyglądać to w Osadzie w Biskupinie. Film został nagrywany w jednej z chat rekonstrukcyjnej, więc, wbrew powszechnej opinii, jest to bezpieczne, nic się nie spaliło. Jak widzą Państwo, produkcja metalurgiczna, która wymaga olbrzymiej temperatury, ponad 1200 stopni, wymaga niewielkiego paleniska. Jest to zwykły dołek w ziemi. Dodatkowo musi być źródło. Tlenu. W tym wypadku są to dwa miechy workowe, które za pomocą takich drewnianych rur są doprowadzane. To podnosi temperaturę. I w, tym, w tej takiej łyżce, która przed chwilą była wkładana do paleniska, jest właśnie metal stopiony. On właśnie podlega rozgrzaniu do temperatury ponad 1100 stopni w tym wypadku i zaraz będzie wlewany do formy. Forma jest troszeczkę archaiczna względem osiedla. Bardziej taka dla początków epoki brązu, ale niewiele różniąca się od tego, co, co było wykorzystywane pod koniec epoki brązu. Czyli mamy dwuczęściową kamienną formę do odlewania siekier. Jasne, jasne. Jest ona teraz składana, i, i, i w tym momencie największa magia metalurgii zaraz będzie na Państwa oczach. To Zanim będzie na oczach, Metalurgii cały czas obiecuję naszym widzom, że zrobimy też odrębny odcinek, mam już paru kandydatów do zaproszenia na pewno, ale terminy na szczęście nie narzekamy na brak tematów i cały czas pojawiają się jeszcze bardziej, jeszcze ciekawsze. Drodzy widzowie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest najlepszy moment, bo będziemy zmierzać do końca, tak? Czy jeszcze... Tak wycelowaliśmy yy, tak, tak. w godzinę 15, więc jesteśmy dosłownie idealnie, idealnie, punkt normalnie więc drodzy widzowie, jeśli jeszcze macie jakieś pytania które, na które nie odpowiedzieliśmy w trakcie bo pytań było bardzo dużo tutaj cały czas monitorowałem na telefonie część została od, na część udzieliliście odpowiedzi w trakcie później w kolejnych częściach cały czas przypominamy, że jeśli któryś z tematów was bardziej zainteresował to odsyłamy na Facebooka Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Czy te filmy, czy te wasze spotkania pojawią się na waszym YouTubie później? Te tak, myślę że, myślę, że to w ten sposób jakoś pozlepiamy i umieścimy to w, właśnie na tym naszym kanale. Jeśli będziecie mieć już na YouTubie, to dajcie znać, to ja na naszym spotkaniu tutaj... Czekajcie, tu nie widzę to ty będziesz musiał pokazać Łukaszu w tym rogu u twoim okienku będzie się pokazywać zasadniczo, no, będzie wyskakiwać taki napis i odnośniki będą do poszczególnych spotkań, o których będziemy wspominać, jak tylko wam się uda wszystko załatwić I, czyli rozumiem, że w, na w tym? tak, dokładnie tam <laughs> gdzie pokazujesz Super. w tamtym miejscu O, teraz widzimy tak całą magię czy... Przepraszam, ja się zahipnotyzowałem cały czas. Działa na mnie to tak, okay. jak widział pierwszy raz. <grym> Tutaj zawsze faktycznie jest problem z tym opowiadaniem o całym osiedlu, ponieważ no mówimy o miejscu, gdzie jakby nie patrzeć, czy według ostrożnych szacunków, czy bardziej takich spektakularnych, no ta grupa ludzi musiała żyć dosyć bogata. Więcej tych zadań było, co za tym idzie, całkiem dużo. Więc jak się żyło na Osadzie w Biskupinie, no przede wszystkim wydaje mi się, że intensywnie i różnorako. To, to na pewno. I w ścisku, chyba, w tłoku. Tak, by tak nie, nie udało się nam wiele powiedzieć na temat menu, niestety. Yy, tutaj widzę. wspominane jest yy, tutaj pan Krzysztof, pyta się, dlaczego nic nie wspominamy o kanibalizmie. Smakoszostwie, naszym ulubionym. Smakoszostwie z Waszym ulubionym. Czyli cały czas mówimy o mniej. Była też bardzo długa dyskusja o szamanach i kapłanach. No, możemy tylko podejrzewać, że jeśli były jakieś obrzędy, i jednak te cmentarzyska istniały, a jednocześnie była specjalizacja. Po, tak to się nam przynajmniej wydaje. Sam, jak mówiłeś na temat tkactwa, że to jednak wymaga odpowiedniej wiedzy, nie mógł, te, nie mógł się tym zajmować byle, byle kto. No to pewnie i, i jakieś tam brzędy religijne były prowadzone przez osoby, ale to takie właśnie kultowe. Znaczy, ja, ja mówiąc o, o. Odpowiadając właściwie o pytania dotyczące religii i całej sfery wierzeniowej w kontekście okresów pradziejowych lubię robić takie porównanie do dnia dzisiejszego znaczy wyobraźcie sobie Państwo że zostawiacie swój dom w takiej postaci jak teraz jesteście wychodzicie i za godzinę ktoś do, ktoś do Was wchodzi więc ma sytuację o niebo lepszą niż archeolog bo ma do czynienia z wszystkimi przedmiotami ułożonymi w takim porządku w jakim je zostawiliście niezniszczonymi będą, będącymi destruktem i proszę mi powiedzieć czy ta osoba powie o czym myśleliście w zeszłą środę o 17 to tak Plus minus gdzieś mi się wydaje, że, że całkiem źle wskazuje na problem tego, bo oczywiście tych przedmiotów związanych ze sferą wierzeniową możemy mieć mnóstwo, no ale to samo, co w przypadku, mówiłem, obiektów budowlanych i ich górnych elementów. No zawsze jest to jakaś tam interpretacja. Ja sam szalenie lubię te interpretacje czytać i, i bardzo ciekawi mnie sfera religijna. Natomiast, no. Jest to temat, który na pewno wymaga ogromnego przygotowania, żeby o nim cokolwiek powiedzieć, i co ważniejsze, żeby również o nim cokolwiek wysłuchać. Tu, tak. ja z pewnością. Z pewnością. Też bardzo bardzo dobre porównanie i ukradnę Będę je powtarzał na przyszłych spotkaniach, jeśli tylko. A dziękuję bardzo. Nie masz bardzo. nic przeciwko. Jest nawet taki artykuł dotyczący tego, jakby w perspektywie archeologii interpretować Kościół. Nie pamiętam dokładnie, kto napisał ten artykuł, ale też chyba taka była interpretacja, że jest to kult słoneczny, bo ofiara jest złożona z. Z człowieka na krzyżu. Czyli krzyż często jest interpretowany jako symbol solarny, a w dodatku ofiara jest uniesiona jakby do góry, czyli bliżej słońca, i w ten sposób było to interpretowane. Tego się nam nie uda wytłumaczyć w ciągu paru minut, niestety. Więc to też musimy. Również się nam nie uda nigdy wytłumaczyć na pewno, jak ten, to osiedle upadło, ale możemy tutaj kilka ciekawych, romantycznych wizji rozpostrzeć. Rozpostrzec. Na tym obrazku Albin przedstawił mi ten obrazek dosłownie kilka dni temu i mi, mówiąc kolokwialnie, szczęka spadła tak, że musiałem ją zbierać z podłogi. Zwróćcie Państwu uwagę, co jest w prawej części, za koniem niejako, przy krawędzi. To co powinno być przy każdym stycie. I og ogólnie w przy każdym obrazku z Pradziejów Biskupin, często uważany za najstarszą osadę w ogóle w Polsce. Tutaj no, niestety nie mogłem znaleźć źródła tego obrazu, dlatego nie jest podane, bo ten obraz gdzieś tam krąży po internecie i odnosi się do pewnej już raczej niepodzielanej interpretacji upadku osady obronnej w biskupinie, bo faktycznie ci scytowie co chyba w kontekście było już o scytach, więc. Tutaj myślę, że słuchacze co nieco zapoznali się z, z tematyką No i tutaj przez wiele lat ci krwiożerczy, paskudni scytowie byli posądzani o upadek nawet nie tylko biskupina, grodów typu biskupińskiego, a w ogóle kultury łużyckiej, co tak jak wspomniałem już raczej nie jest do końca akceptowane, bo, bo obecność cytów można uznać za bardziej skomplikowaną, bo oprócz tych wszystkich łupieszczych napadów, na które są dowody, jak chociażby spalone, spalony gród w Wicinie czy Kamieńcu, wiemy, że cytowie też się osiedlali i prowadzili wymianę. A być może lokalna ludność korzystała z, z przedmiotów charakterystycznych dla scytów, jak chociażby widoczne na zdjęciu grociki trójgraniaste, bo chociażby występują one na cmentarzyskach, w grobach ludności, która łączy się właśnie z tą kulturą Łużycką. A interpretacje dotyczące upadku osiedla w biskupinie raczej teraz zdominowane są przez hipotezy związane ze zmianą klimatu. Z suborealnego na subatlantycki, który przyniósł przede wszystkim większą wilgotność i podniesienie się stanu wody, co doskonale obrazuje kolejny wspaniały obraz, który mają Państwo przed oczami. I ogólnie zmianę modelu, powiedzmy, gospodarowania. Wydaje się, że kumulacja tak dużej ilości osób. Na małym terenie ten wzrost demograficzny, który jest obserwowalny od epoki brązu poprzez ten największy okres rozkwitu kultury łużyckiej, czyli wczesną epokę żelaza, no niestety był marny w skutkach, ponieważ te grupy ludności kumulujące się na tych małych regionach osadniczych w dosyć znaczny sposób dewastowały je i przez to nie były w stanie w dłuższej perspektywie się utrzymać, więc raczej tak by należało postrzegać koniec nie tylko osiedla obronnego w biskupinie, ale też te zmiany społeczne, które doprowadziły do zniknięcia z mapy tego tworu skomplikowanego, no, nazywanego kulturą łużycką. Super. Wspaniale, bardzo dziękuję, <laughs> że nam przybliżyliście to niesamowite stanowisko. Jak zwykle pełno jest jeszcze tematów, o których moglibyśmy opowiadać. W zeszłym tygodniu było o bitwie pod Legnicą. Myślałem, a jedna wiecie, jedna bitwa. Spokojnie się wyrobimy w godzinę 15, godzina 45. Panowie, musimy już kończyć, bo tutaj zasadniczo ludzie muszą iść do pracy. Jest z nami ten też pan reżyser Zdzisław Cozac, którego oczywiście film z Otchłani pradziejów i też problem o scytach i, i o biskupinie też jest w tym filmie. Jak zawsze pozdrawiamy i polecamy wszystkim naszym widzom, jeśli chcą pogłębiać swoją wiedzę. Czy jeszcze coś chcielibyście powiedzieć? Czy to już zasadniczo żegnamy się w tym momencie? I... No, chyba nie chcemy rozpoczynać y, kolejnego, więc y, jeśli nie ma pytań, to. to pytania, pytania są, ale już chcemy rozwijać, rozwijać kolejne. Dziękujemy Poczynamy wszystkim. Pytania, to ja... Tak, tak. Ja tylko polecę, żeby zajrzeć na stronę biskupin.pl. Teraz nie spokojnie. Teraz, właśnie, trzy minuty dla, dla każdego z Was. Macie kamerę dla siebie i ekran tylko dla siebie. Łukaszu, zaczynaj. Pozdrowienia, pożegnania, plany i tak dalej. Dobrze, że wspomniałeś o pozdrowieniach. Ja od samego początku tak sobie pomyślałem, że internet wraz z tą pandemią stworzył taką sytuację, że możemy. Być wirtualnie w Biskupinie, więc pozdrawiam tych, którzy oglądają nas zarówno z bardzo bliska, jak i z bardzo daleka. I mam nadzieję, że wszyscy już niedługo spotkamy się w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Także obserwujcie naszą stronę biskupin.pl, zaglądajcie na nasze kanały mediów społecznościowych na Facebooka, Instagrama, na YouTubea. Tam zawsze czegoś ciekawego o osadzie w Biskupinie i nie tylko możecie się dowiedzieć. Także do zobaczenia w muzeum. Albine, chwilę dla ciebie. Takie z perspektywy zawodowej i profesjonalnej to Łukasz już wszystko powiedział, więc ja mogę tylko przyłączyć się do pozdrowień osób, które oglądają archeologię żywą i, i które oglądały nasz cykl. Pozdrawiam też wszystkich archeologów, bo wiem, chociażby po komentarzach, które się pojawiły, że dużo osób ze środowiska ogląda, także cieszymy się, że, że ten temat biskupina, który pewnie w, w oczach tych osób był wałkowany już na wszelakie sposoby. Zwłaszcza, że my tutaj raczej mamy do czynienia z taką bardzo popularną, lekką wizją dla, dla szerszego grona odbiorców, a mimo to są z nami i słuchają, więc jeszcze raz gorąco pozdrawiam. To, to wszystko. Bardzo dziękuję jeszcze raz, drodzy goście, że przyjęliście moje zaproszenie. Takich gości uwielbiam. Ja praktycznie nic nie musiałem robić tym razem. Jeśli kiedyś próbowalibyście streamować z Firefoxa, nie polecam, przerzucajcie się na Chroma i korzystajcie z tego. Totalnie mi się wszystko zawiesiło, ale na szczęście działało magicznie, wszystko cały czas. Jak zawsze, polecam tutaj, widzicie aktualny numer archeologii żywej, który będzie w sprzedaży jeszcze przez tydzień. Tylko jeśli wszystko dobrze pójdzie, to 21 kwietnia nowy numer o Miastach zasadniczo, nomen omen będzie, powinien być już w całej Polsce w sprzedaży. Co nie wspomnieliście dokładnie, to aktualnie Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest zamknięte, jak to wszystkie muzea w Polsce. I liczymy, że kiedyś prędzej, lepiej prędzej niż później, zostanie znowu otwarte. Oczywiście. A no jak i... się otworzymy, to możecie zobaczyć naszą nową wieżę. O! Zdjęć nie będziecie puszczać w internecie, czy dacie tydzień na zwiedzanie? Pierw? Prezentacja Nowej Wieży, mogę od razu powiedzieć, będzie sama w sobie niespodzianką. O, no to wspaniale, wspaniale. Tak jak wspomniałem, jeśli któryś temat was bardziej zainteresował, no to na Facebooku Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, jak zawsze może, znaczy możecie znaleźć poprzednie spotkania tych wspaniałych dwóch panów o aksamitnych głosach. I na koniec chciałbym oczywiście podziękować wszystkim profilom, które udostępniły, czy gdzieś tam promowały nasze spotkanie, jak zawsze wspaniałemu profilowi Zwiadowca Historii, profilom Kujawsko-Pomorskie Travel, Gazecie Pomorskiej Żnin, Powiat Żniński, Pałuki Warto. Jakoś tam się przyczynili do tego, że tak nas dużo było. To widzowie, jesteście wspaniali. Super, że odpowiadaliście też na pytania sami sobie. Zawsze dziękujemy, jeśli nas jacyś eksperci też oglądają i są w stanie poratować, żebyśmy nie musieli się wtrącać z jakimiś tam pytaniami. I to by było na tyle. Super. Teraz machamy do wszystkich i <laughs> drodzy Państwo, do zobaczenia. trzymajcie się zdrowi.